Gulasz. Kulinarna tradycja Lublina. W 2007 roku wpisany na listę produktów tradycyjnych, od 2014 roku posiada chronione oznaczenie geograficzne. Zapraszam teraz Państwa na pyszną godzinę z pachnącą tradycją Lublina. Opowiemy legendę, elementy historii, pokażemy, jak się kiedyś robiło cebularze. Zapraszam na ulicę Szewską. Dzień dobry, Franku. Gości prowadzę. Jak tam nasze cebularze? Dzień dobry. Właśnie się wykonują. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, w Żywym Muzeum wspólnie przygotowujemy cebularze, mamy również kilka niespodzianek, opowiadamy legendę, można zakosztować trochę królewskiego życia i jest coś na ciąg dalszy.